Dziękuję radnemu Korytańczukowi, który naprawdę wydaje mi się, że starał się skierować tę dyskusję na odpowiednią trasę, na odpowiedni tor. Bo wysłuchaliśmy takiej półtora godzinnego elaboratu z filmami, z tabelkami, ze wszystkim, z rzeczami, które być może nas interesowały, a być może nie, ale nie uzdrawiały tego, w jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj. Radny Skubiszewski, ja pozwolę się odnieść tutaj do pana radnego wypowiedzi, bo powiedział pan, że płaciliśmy mniej niż powinniśmy. Nieprawda. Nieprawda. Sytuacja jest taka, że te konsultacje, które dzisiaj zostały tak tutaj obśmiane, te konsultacje, podczas których, proszę państwa, wzięło udział, z tego co pamiętam, chyba ze 20 osób. Nikogo to nie interesowało. Wszystkie konsultacje w sprawie odpadów odbyły się na wniosek mój i Jacka Bednarskiego w tamtym okresie czasu. Jest Kula Bonowo się tutaj nie pojawił. Paru radnych i trochę mieszkańców miasta. I zwracaliśmy uwagę. I musi przyznać pan dyrektor, że gros tych informacji, które były podczas tych konsultacji przedstawione, znalazło swoje odzwierciedlenie w uchwałach Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej później. Szkoda, że pan nie pokazał tego, co znalazło odzwierciedlenie, a pan pokazał, robi pan taką jagnę w chłopach, która ma teraz sąd wiejski zebrał się i za chwilę to jagnę wywiezie na gnoju. Tak pan to dzisiaj zrobi. Natomiast, proszę państwa, wtedy zostały wskazane pewne kwoty i na szczęście one zostały podane pani radny Skubiszewskiej poniżej kwot. Proszę kontynuować. Ale odpowiadam właśnie do temu. On będzie słyszał. Nie wiem, znaczy, to prosiłbym o przerwę, dobrze? Właśnie zostały podane poniżej kwot, które firmy mogły przedłożyć w przetargu. Firmy startując wtedy w przetargach wiedziały, ile mniej więcej w każdym sektorze gmina zamierza wydać środków na zagospodarowanie tych odpadów. Bo znały uchwały. Bo znały uchwały. I faktycznie, że Ekotrans przeszacowała. Faktycznie, że Ekotrans być może przejechała się na ilości śmieci, które pojawiły się realnie za chwilę po tym, jak podpisała umowę, w świetle tego, co wiedziała ze specyfikacji, jakie miała szacunki w specyfikacji przedstawione. Ale to było ryzyko tej firmy. Firma Ekotrans dopiero po długim okresie czasu, po ponad roku, rozwiązała tę umowę. I od tego okresu pan może mówić dopiero, że domki jednorodzinne płaciły mniej niż powinny. Natomiast wcześniej Związek Komunalny nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w związku z domkami jednorodzinnymi, więc nie było uzasadnionej przyczyny, żeby domki, mimo że Związek ogłosił przetarg i ktoś wziął za 6 zł, płaciły 12. No nie! Było 6 zł, trzeba było 6 zł płacić. Ale proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło właśnie w lipcu 2014 roku. W lipcu 2014 okazuje się, że firma Ekotrans rozwiązuje umowę na dwa sektory. Rozwiązuje na domki jednorodzinne, rozwiązuje na gminy Lubartów. Mówi, że wozi poniżej kosztów. Wszyscy milczą na ten temat. Dopiero w marcu, tak naprawdę po wyborach, sprawa powraca. Okazuje się, że będą podwyżki w domkach jednorodzinnych. Przy czym wiadomo było już po pierwszym miesiącu, jak związek, podejrzewam, wjechał i policzył sobie koszty, że złapał się za głowę i mówi: cholera, Ekotrans chyba ma faktycznie rację. I zwróćcie uwagę na te dane, które dzisiaj zostały przekazane. ZG, Związek Komunalny na Lubartowski, 112 tysięcy, już nie będę tymi groszami operował. Ekotrans 123, SITA 110 i TOI Majer 110 tysięcy złotych. Raz. Potwierdza się informacja ta, że powinno być drożej, ale dwa, zwróćcie uwagę, jak te kwoty są zbliżone do założeń, które zostały przyjęte również w uchwałach. One są bardzo zbliżone w uchwałach na stawki. Więc firmy startując w przetargu też sobie zakładały pewną rzecz, że mogą zarobić mniej lub więcej. Ale w marcu podwyższono opłaty w przypadku domków jednorodzinnych. Przywołana została dzisiaj propozycja uchwały, którą my przedłożyliśmy z radnymi innych gmin i z radnym Gregorowiczem, który zresztą potem wycofaliśmy, kiedy dostaliśmy informację ze związku, że my się mylimy w naszych przeliczeniach, więc wycofaliśmy to z posiedzenia zgromadzenia. Wskazywaliśmy tam również, że opłata w gminie Lubartów powinna wzrosnąć. Nie tylko dotyczy te wysokie koszty was w
domkach, tak jak Pan określa, że ktoś Wam dał prezent w postaci kilkumiesięcznego zwolnienia z wysokich opłat, ale wskazywaliśmy, że w gminie przecież też jest większa ilość odpadów. I zobaczmy, co się stało w dzisiejszym przetargu. A przypomnijmy, że w marcu, chyba 18 marca było to zgromadzenie, czy 19, opłaty w domkach zostały podniesione w Lubartowie, a w gminie nie wzrosły ani o 1 grosz. Więc zwróćmy uwagę na dane, które którymi zostaliśmy dzisiaj uraczeni. Związek Komunalny 92 tysiące złotych. Proszę słuchać tych danych, bo to są bardzo ważne dane. Ekotrans 53 tysiące złotych. I trzecia firma, ta TOS Majer, 60 tysięcy złotych. Co widzimy po tym, co się wydarzyło, spoglądając do tyłu i analizując poprzedni przetarg? Zauważamy, że kwota w gminie Lubartów od tego marca także powinna wzrosnąć, bo drugi przetarg udowadnia jedną rzecz. Opłaty w gminie są pobierane za mało. Za małe, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje również w tym przetargu. Firma Ekotrans odbiega od pozostałych firm, które złożyły tą ofertę, 53 tysiące złotych. Czy firma Ekotrans idzie po bandzie? Czy założyła właściwe koszty? Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ale jesteśmy w stanie policzyć jedną rzecz. Przez 10 miesięcy, od miesiąca sierpnia, ponieważ, może powiedzmy to w ten sposób, dzisiaj gmina, wszyscy mieszkańcy gminy Lubartów razem z gminą, z tą dopłatą, wpłacają miesięcznie 393 039 zł, podczas kiedy, proszę Państwa, kwota, którą firma Ekotrans chce od nich wziąć, to jest 1 590 000 zł. Przepraszam, różnica w kwocie, która powinna być wpłacona po przetargu, a przed przetargiem, przepraszam, tu się pomyliłem. Różnica, która powinna być wpłacona przez gminę Lubartów, żeby pokryć te koszty, gdyby przetarg został rozstrzygnięty za pierwszym razem, to powinno być 1 590 000 w skali roku. Czyli o 472 000 więcej niż do tej pory związek od nich bierze. Związek uważa, że wywożenie tych odpadów po cenie dotychczasowej, która została zaproponowana w poprzednim przetargu, jest jak najbardziej prawidłowe. Śmiem w to wątpić. Chociaż kalkulacje muszę uznać, bo takie otrzymałem. I kolejna rzecz. Musimy zrozumieć w tym systemie, co mówi do nas ustawodawca i co mówią do nas przepisy. Ustawodawca powiedział jedną rzecz. Za te śmieci u siebie macie zapłacić tyle ile wyprodukujecie. Ale dał też furtkę. Powiedział gminom, możecie do tego interesu dopłacać. Możecie do tych śmieci dopłacać z własnych budżetów. I to robi gmina Lubartów i taki był też nasz pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o, proszę Państwa, Lublin, bo został tutaj przywołany i dofinansowanie lubelskie, które jest realizowane. Zwróćcie uwagę na kolejny wskaźnik, którym zostaliśmy raczeni na komisji budżetowej, natomiast niestety dzisiaj tego nie powtórzono, ale chyba na której sesji również o tym mówiono. O ilości śmieci w domkach jednorodzinnych i w budownictwie wielorodzinnym w Lubartowie. I w porównaniu z tą tabelą, która została pokazana, jeżeli chodzi o śmieci zielone i o popiół. Domki jednorodzinne, z tego co pamiętam, to jest 280 kg rocznie na osobę. Bloki to jest 260 kg rocznie na osobę. Nie mylę się. Więc gdzie, proszę Państwa, w blokach popiół przede wszystkim? Ten tonaż. Nie ma tego. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, co jest niepokojące i nie wiem, czy firmy i czy kalkulacje, które są robione przez nas związek, są właściwe. Wiecie, ile w Lublinie jest średnio na osobę odpadów? Czy wie ktoś, ile odpadów w Lublinie jest średnio na osobie przy Unii w cenie 12 zł pod osobę średnio? 355 kg na osobę. To jest w Lublinie średnia, biorąc całe miasto pod rozliczenie. Słucham? W większości bez popiołów. Dziękuję Pani Radny Wróblewskiej za tę podpowiedź.
Ja rozumiem, że ktoś może używać słów manipulacja czy cokolwiek innego, ale dobrze, że zostały przetoczone oficjalne dokumenty, które mówiły o tych 60 osobach. Dobrze, że powtórzono te 9,5 etatu, bo przynajmniej ja mogę spać spokojnie. Natomiast chciałem również, proszę Państwa, wskazać o tym, co zostało też powiedziane i co jest ważną rzeczą w tym punkcie, który mamy dzisiaj w porządku obrad. Podrzucanie odpadów nie ma sensu. Ma sens, proszę Państwa. Ma sens. Radny Osiecki bardzo dokładnie nam to udowodnił, że to ma sens podrzucanie tych odpadów. Jeżeli mam firmę, podpiszę umowę i zaniżę ilości odpadów w tej umowie, to ma sens. Zwróćcie uwagę na nasz regulamin, to co nie zostało podczas konsultacji uwzględnione. Wskazywaliśmy, że tam trzeba każdej działalności przypisać określoną ilość odpadów. Każdej działalności przypisać określoną ilość odpadów. To są radni, którzy w 2011 roku śmiali się z nas, kiedy mówiliśmy, że trzeba przypisać do każdego dziecka w przedszkolu, do każdego dziecka w szkole, do każdego klienta w sklepie wielkopowierzchniowym ilość odpadów. Bo to oni to produkują, bo to oni powodują to, że te odpady są do każdej firmy zresztą, która w Lubartowie działa. I słusznie kolega radny Osiecki zauważył, że w chwili, kiedy jedzie ciężarówka Związku Komunalnego, tych odpadów jest znacznie więcej. I tutaj powinien się związek, niestety o 2 lata funkcjonuje w systemie, a to się nie ziściło, nie poprawiono tego regulaminu. Chciałbym się dowiedzieć, ile skontrolowano firm. Mamy kilka tysięcy działalności gospodarczych w Lubartowie. Ile z tych firm ma ilości i na jakiej ilości? I chciałbym zobaczyć tabelkę, żeby nam pokazano. Z firm prywatnych w zeszłym roku średnio na firmę wywieziono 280 kg, albo 500 kg, albo tonę. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć takie dane właśnie. Bo to powoduje, że śmietniki nasze są zasypywane odpadami nie swoimi. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Pan burmistrz tutaj zwrócił uwagę na nasze propozycje. Powiedział o 3,5 milionach złotych, że trzeba było znaleźć w budżecie. O dzieciach z gminy 445 tysięcy, ale również chciałem zwrócić jedną rzecz uwagę na dwie rzeczy, że to, o czym my mówiliśmy, o dopłacie 6 zł, jeżeli chodzi o komina, było to w oparciu o informacje z kampanii wyborczej, kiedy mieliśmy je niesprecyzowane, ale po kampanii mamy sprecyzowane, więc uzupełnię te informacje o to, jak wygląda ta kalkulacja. I wszyscy ci, którzy słyszeli nasze wcześniejsze zapowiedzi, niech sobie to zweryfikują, bo wskazywaliśmy, że można z budżetu miasta dopłacić do wszystkich mieszkańców. Bo jeżeli my zaczniemy robić teraz taką operację, że zaczniemy segregować mieszkańców na jednych, drugich, trzecich, czwartych, to znowu pojawią się nowe konflikty, które nikomu nie są potrzebne. Ale proszę Państwa, gdyby związek do Związku Komunalnego Miasto Lubartów z budżetu przelało 1 548 000 zł, to każdy z mieszkańców w Lubartowie każdego miesiąca płaciłby o 6 zł mniej od osoby za śmieci. 1 548 000. Przy założeniu, proszę Państwa, przy założeniu, że wszyscy, którzy w Lubartowie mieszkają, czyli 21,5 tysiąca mieszkańców, złożyli deklarację, że wszyscy w Lubartowie mieszkają. Bo jeżeli przyjmiemy założenie, że tych deklaracji zostało złożonych mniej, to będą to kwoty niższe niż ta kwota, którą wskazano. Co ważne, to szczególnie informacja dla radnego Wróblewskiego, bo on to podnosił, ten temat. Trzeba pamiętać, że oprócz tej kwoty, którą przelewamy na konto związku 512 tysięcy złotych, oprócz tej kwoty, oprócz tych 445 tysięcy, o których powiedział pan burmistrz, że tyle kosztują te dzieci z gminy i ziemi lubartowskiej, to proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że w każdej stawce pan, płacąc za swoje śmieci, płaci 69 groszy również kosztów rozliczenia tego systemu, utrzymania tego systemu. Więc jeżeli pan doda do 513 tysięcy złotych
178 tysięcy tych kosztów, które zostały zaplanowane przez związek. Jeżeli pan doda 445 tysięcy tego, co dopłacamy do gminy, będzie pan miał prawie całą kwotę, jeżeli chodzi o to, jak to sfinansować. Bo padło pytanie, z czego zdjąć, jak to sfinansować, gdzie znaleźć te środki. Te środki są. Zgadzam się w zupełności z wypowiedziami, już nie pamiętam którego radnego, który powiedział, że brak jest zachęt do kompostowania. I brak jest tych zachęt do kompostowania, bo nie ma żadnych prowizji, nie ma żadnych ulg dla tych, którzy by kompostowali, dla tych, którzy by opalali właśnie gazem, olejem czy czymkolwiek innym. Słusznie pan to zauważył. I tak staram się jak najbardziej merytorycznie, ale muszę dwa zdania powiedzieć. No, uważam, że argument o tym, że głosowanie, informacja o głosowaniu została zmanipulowana, oprócz adresu kanału S powinien mieć adres wspólnoty lubartowskiej, bo nikt inny jak radny Kusyk, kto siedzący, również nie wymienił wszystkich tych, którzy się wstrzymali. Wymienił tylko dwóch, którzy głosowali przeciw i nie napisał, kto się wstrzymał przy tej uchwale. Więc wydaje mi się, że wspólnota również powinna być brana pod uwagę. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o sam zakład, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie będziemy dokładać do zakładu zagospodarowania odpadów, to nasz klub rozpoczął już to, o co nas poprosił pan burmistrz, który powiedział, wskażcie mi sortownie, które są deficytowe i w których dopłaca się do tego interesu. Nie dzisiaj, panie burmistrzu, ale przy najbliższej sesji wskażemy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę Państwa, ta kwota 1 400 000, którą pan przewodniczący podał, to znaczy 5,70 każdy mieszkaniec dodatkowo zapłaci. I zapłaci osoba, która, jak pan któryś z radnych mówił, ma 15 tysięcy dochodu. Bo z podatków dopłacenie to jest dopłacenie również od osoby niezamożnej, a to samo 5 zł dopłaci również osoba, która ma 200 tysięcy dochodu rocznego, bo też takie są. Natomiast skąd wziąć 445 tysięcy? Jeśli pan przewodniczący widzi jako rezerwę z gminy Lubartów, to jeśli zabierzemy 445 tysięcy, to zabierzmy od razu 40 milionów złotych z Rokitna, bo tego zakładu tam nie będzie. Bo to musi być powiązane. Jeśli zabieramy 440 z umowy społecznej, nie ma umowy społecznej, to nie ma zakładów w tamtej lokalizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezes PGK poprosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy państwo, dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym się tylko króciutko odnieść do... Przepraszam, panie prezesie, dostał pan zaproszenie na sesję? Tak. Dobrze, może pan zaprosił. Przepraszam, bo myślałem, że to jest uchybienie informacji. Drodzy państwo, po pierwsze, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej brało udział w tym przetargu zorganizowanym przez związek jako jeden z oferentów. Stąd kwota, o której mówi pan radny Gregorowicz, 106 tysięcy, żadnemu z oferentów nie mogła być znana. Prawo zamówień publicznych bardzo dokładnie wskazuje moment, w którym zamawiający podaje do publicznej wiadomości kwotę, którą zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania i podanie tej kwoty któremukolwiek z oferentów, bez względu na udział właścicielski wcześniej, jest złamaniem prawa. Druga sprawa, kształtowanie się cen. No trudno, no, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej jest przedsiębiorstwem komunalnym. Właścicielem są mieszkańcy Lubartowa, ale akurat w działce śmieciowej jest poddane prawom rynku. I proszę zwrócić uwagę na fakt, że procentowa różnica pomiędzy ofertą trzech najlepszych oferentów w tym sektorze domków jednorodzinnych to mieści się w 2%. Takie są koszty wykonania tego zadania. A ja w tej chwili twierdzę, też nie znałem ani kwoty, którą zakład zamierza przeznaczyć na wykonanie tego zadania, ani nie znałem kwot, którą zamierzają zaoferować inni oferenci, ani nie znałem potencjalnych oferentów, no bo to to jest ten system skonstruowany, ale
Śmiem twierdzić, że najbardziej realną kwotę zaproponowało przedsiębiorstwo, które do tej pory wykonywało to zadanie, czyli Kotoł Kubacki. Tam było chyba 123 tysiące i to była najdroższa oferta, pomimo to, że pojemniki, które w ramach wykonania tego zadania oferent i przedsiębiorstwo, które wygra to zadanie, ma dostarczyć, pan Kubacki już ma te pojemniki dostarczone. Trzecia sprawa, obniżenie cen i sprawa popiołu. Drodzy Państwo, ja wiem, skąd się wzięła w statystykach większa ilość popiołu, bo ona się nie zwiększyła, tylko zwiększyła się ilość popiołu zbierana w sposób selektywny. Do tej pory mieszkańcy po prostu wrzucali ten popiół do odpadów niesegregowanych i w statystykach tego popiołu było mniej. Jedyny... Proszę? Komunalny popiół. Tak, tak. I pozwolę się nie zgodzić z tezą, że obniżenie kosztów może spowodować wywóz jakiejkolwiek frakcji na przód. No spowoduje to obniżenie kosztów funkcjonowania tylko tego referenta, który będzie odbierał odpady. Natomiast zwiększy koszty przedsiębiorcy, który obsługuje przyok, bo tak czy owak te odpady trzeba będzie wywieźć na instalację, bez względu na to, jakie to są odpady. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, wszystkie odpady komunalne zebrane z domów jednorodzinnych czy ze spółdzielni mieszkaniowej muszą trafić do instalacji. Czyli żaden strumień odpadów w nowym systemie nie może trafiać na składowisko odpadów jakiekolwiek. I kolejna... Nie, właściwie to już wszystko. Także dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Radny Zieliński, jeszcze proszę o głos. Proszę bardzo. Wiceprzewodniczący Rady Miasta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. No, sprowokował mnie Pan Prezes, bo w odróżnieniu od mojego szacownego kolegi Grzegorza, chcę Ci powiedzieć, Grzegorze, akurat w tym punkcie się zgadzam z Tobą, więc powinieneś być zadowolony. Nie oskarżać nas, że jak opozycja krytykuje, to my się przyłączamy do burmistrza. Więc to jest nieuprawnione stwierdzenie. A dlaczego się zgadzam? Otóż po tym stwierdzeniu, po tej wypowiedzi Pana Prezesa, cytuję. Przegraliśmy przetarg na śmieci, bo zostaliśmy w tym przetargu poddani prawom rynku. Proszę Państwa, to jeśli tak, to aż się prosi zadać pytania. Co by się stało, gdyby organizowane były przetargi na dostarczanie wody, ścieków i tak dalej, i tak dalej. To we wszystkich przetargach byście przegrali. Tak z tego wynika. Bo poddani byście byli prawom rynku. Więc dla mnie pytanie jest podstawowe takie. I teraz chciałbym usłyszeć tę odpowiedź od Pana Prezesa. W ilu przetargów w ostatnich kilku latach, wtedy, kiedy poddani zostaliście prawom rynku, wygraliście? No to jest też ważne pytanie. W jaki sposób funkcjonuje się na rynku? Czy nie jesteście za drodze? I to jest pytanie, które postawił Pan Gregorowicz. Dlaczego nasza spółka miejska staje do przetargu? Nie jednego, bo ja wiem, że kilku na pewno w ostatnich latach się nie wygracie. Sposób czy kalkulacja ceny to też nie może być postawiona na głowie. Dlatego wracam już do tej kwestii tego stanowiska. Moim zdaniem to nie jest kwestia tylko tego, że Rada Miasta weźmie odpowiedzialność na ustalanie cen i wyborów, ale będzie miała wpływ na funkcjonowanie wszystkich elementów związku. Bo jeśli ma wpływ na decydujące elementy funkcjonowania związku, to będzie miała na wszystkie. I również z taką oto intencją, że jak nam się nie będzie podobało to, to będziemy mogli wystąpić. Nawet i wówczas. Natomiast zgadzam się z tym, co powiedział Pan Radny Bolichańczyk, że nikt nie jest w stanie w tej chwili udowodnić, co jest droższe. Czy wybudowanie zakładu i eksploatacja, czy też nie wybudowanie zakładu i odłożenie śmieci gdzieś. Ryzyko jest tylko takie, że jeśli nie budujemy zakładu za gospodarowanie odpadów, nie będziemy mieli własnej instalacji, to będziemy poddawani być może nawet i szantażowi. No ja nie mówię o zmowie ceny, mówię szantażowi.
ewentualnych odbiorców co do ceny. Bo wtedy nie będziemy mieli absolutnie żadnego wpływu na to, kto wygra i jak daleko no, do tej instalacji będzie nam. Czyli ile będziemy płacić za rzeczywiste wyłożenie opłat. Ja myślę, że to jest początek dyskusji, bo ta dyskusja, jeśli się okaże, że to stanowisko zostanie przeforsowane, przegłosowane przez państwa, to będziemy musieli się z tym zmierzyć niejednokrotnie i podejmować bardzo trudne decyzje, nie tylko dotyczące opłat, ale w ogóle funkcjonowania związku i naszego w nim udziału. Chciałbym, żebyśmy też, ja apeluję, żebyśmy podchodzili do tego merytorycznie, bez emocji i apeluję również i do pana burmistrza, że w tej sprawie powinniśmy zaangażować jak największą liczbę naszych mieszkańców. Konsultacja w grupach może mieszkańców, jak to widzą, jak słuchajmy, jak chcieliby rozwiązać problem i czy to jest na miarę naszych możliwości również i finansowych. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? A pan prezes, proszę bardzo. Postaram się odpowiedzieć panu przewodniczącemu Zielińskiemu na zadane pytania. Panie radny, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej jako jedną z działalności prowadzi tą działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych, zarówno no w tej chwili od gminy. My startujemy w postępowaniach konkursowych i w przetargach, zarówno tych przetargach publicznych, jak i przetargach i konkursach organizowanych przez podmioty z sektora niepublicznego, przez podmioty prywatne. Część przetargów przegrywamy, tak jak ten z tamtego tygodnia, natomiast część konkursów wygrywamy. Nasi ludzie mają pracę, nasz tabor samochodowy cały czas funkcjonuje. Natomiast ja proszę zwrócić uwagę na fakt, że różnica w poziomie kosztów, bo oferta została przygotowana na poziomie kosztów. Przedsiębiorstwo, które startuje do przetargu, kalkuluje sobie koszty, jakie musi ponieść, żeby wykonać dane zadanie i na tej podstawie albo zakłada jakąś marżę, albo i tej marży nie zakłada, tak jak zakładał marżę zysku na poziomie zero. Różnica w kosztach była niewiele więcej jak 1%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Padło trochę pytań. Rozumiem, że odpowiedzi na te pytania nie dostaniemy, tak? Dobrze. To zamykam w takim wypadku ten punkt 5 i przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Lubaku w sprawie ustalenia metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Poprosimy inicjatorów tego stanowiska o wprowadzenie. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo obecni na sali. Jak ważna to jest kwestia, wskazywała długa, ale wydaje mi się w dużej części merytoryczna dyskusja, która odbyła się przed chwilą. Stanowisko nasze wraz z uzasadnieniem otrzymali Państwo przed sesją. Myślałem, że jest czas się z nim zapoznać, natomiast pozwolicie, że nie będę go odczytywał, chyba że jest taka potrzeba. Proszę Państwa, generalnie to stanowisko zmierza do jednego. W myśl starej polskiej zasady nic o nas bez nas, żebyśmy to my decydowali o opłatach, które my jako obywatele tego miasta i reprezentanci obywateli tego miasta ponosimy, żebyśmy to my, mając tutaj jako mieszkańcy miasta większość, decydowali o ciężarach, które mają społeczność na naszych mieszkańcach. Żebyśmy to my, a nie związek, gdzie co prawda mamy swoich reprezentantów, ale nie mamy większości, o tych ciężarach decydowali. Przyjęcie takiego stanowiska z powodu otwiera nam drogę chociażby do tego, żeby zastanowić się nad ewentualnymi dopłatami do cen odpadów, do wysokości opłat, które wychodzą z kalkulacji rynkowej, jak i do tego, w jaki sposób te opłaty rozłożyć na mieszkańców. Z tej dyskusji, która się skończyła z podawanych faktów, już wynika, moim zdaniem, że powinniśmy zadbać o większą różnicę pomiędzy cenami śmieci, opłatami za śmieci sortowane, a nie sortowane. To zmusiłoby naszych mieszkańców do tego, żeby te śmieci w większej ilości były sortowane i w ogóle obniżyłyby koszty
całego systemu odpadów, wywozu odpadów z sektorów na terenie miasta, działając właśnie bodźcowo. Proszę Państwa, gorąco prosimy Państwa o to, żebyśmy przyjęli to stanowisko, a tym samym zobowiązali naszych przedstawicieli w związku do tego, żeby podjęli działania zmierzające do oddania nam naszych kompetencji. Oddania Rady kompetencji, które zostały w tamtej kadencji przekazane, moim zdaniem, niepotrzebnie związkowi. Myślę, że działając wspólnie i działając na rzecz mieszkańców tego miasta, nasi przedstawiciele w związku są w stanie poprosić i porozmawiać rzeczowo z naszymi partnerami w związku o tym, żeby nam te kompetencje oddali. Jeszcze raz gorąco w imieniu Klubu Rady Platformy Obywatelskiej apeluję do Państwa o przyjęcie tego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję, bo nie było, przecież nie mieliśmy tego na komisjach, więc radny Gregorowicz chce zabrać głos jako pierwszy. Proszę bardzo. Moi drodzy, będę przeciw. Z powodu trzech zdań. Panie radny, może co uda się coś poprawić? Może niech pan nie mówi od razu przeciw. Ja jestem przeciw z powodu trzech zdań i chyba, że będą poprawione, to wtedy no, po co tylko prawa nie mówi to, co nie. Mogę zmienić zdanie, ale z uwagi na te trzy zdania mam obiekcję. Otóż pierwsze zdanie brzmi tak. Chodzi mi o drugi akapit. Naszym uzasadnieniem. Pierwsze zdanie brzmi tak, tego akapitu. Naszym zdaniem związek komunalny jest potrzebny. Jest to teza, na którą dowodu nie ma. Właśnie dyskutujemy już od dłuższego czasu, czy jest to prawda, czy nie. Są wątpliwości. W związku z tym jednoznaczne stwierdzenie, że jest potrzebny, jeszcze nie jest udowodnione. W związku z tym, proszę Państwa, zapiszemy to pozostaje. Dlatego nie. Następne zdanie. Posiadanie... Zbyt jednoznaczna teza, która nie pozostawia marginesu do domniemywań. Mówimy od razu ad hoc, że jest potrzebny. No ja nie wiem, czy jest potrzebny, a raczej po działaniach tego związku twierdzę, że jest niepotrzebny w takim kształcie jak teraz. I tyle. No więc chyba bardzo proszę o uszanowanie mojej wątpliwości. Ja pewności nie mam, ale mam wątpliwość. Dzisiaj nie udowodniono. Jeśli Państwo twierdzą, że wiecie na pewno, że jest potrzebny, to róbcie jak chcecie. Ja nie wiem, czy jest potrzebny, a poprzez działanie twierdzę, że nie. Lećmy dalej. Następne zdanie. Posiadanie własnego ZZO pozwala na kontrolowanie kosztów jego funkcjonowania i uniknięcie zbyt wysokich stawek za zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów. To proszę Państwa, to jest uchwała Rady Miasta, a Rada Miasta ten związek kontroluje. No na 15 radnych jest 4 miasta, z tego 2 jest, ma inne zdanie, a 2 jeszcze inne. Pytanie, jak sobie wyobrażacie, że macie kontrolę nad tym związkiem? No to nieprawda nad kosztami. Więc jest to sformułowanie zbyt jednoznaczne, zwłaszcza, że wątpliwość tego drugiego zdania jest powielona czy powiększona trzecim zdaniem. Miasto zostałoby pozbawione tej kontroli w przypadku dostarczania odpadów wytworzonych przez swoich mieszkańców do komercyjnych, a więc nastawionych na zysk instalacji dla gospodarowania odpadów. No przepraszam, sortownia w Adamkach, sortownia w Bełżycach, sortownia w Puławach to są sortownie komunalne, zbudowane przez związki gmin. Więc jakie, proszę Państwa, skomercjalizowane? One też mają mechanizmy kontroli. Skoro my chcemy zbudować sortownię, bo twierdzimy, że będziemy mieli kontrolę, to tak samo kontrolę mają gminy wokół Puław, gminy wokół Bełżyc i gminy wokół Adamek. Więc ten argument, że mielibyśmy, że dostarczanie do tych skomercjalizowanych sortowni jest nieprawdziwe, bo powtarzam, w nich też jest kontrola, o której mówimy w drugim zdaniu. Więc z uwagi na te trzy zdania mam pewne wątpliwości, które zbyt jednoznacznie są tutaj rozwiązane. I na ten moment dyskusji jestem przeciw. Natomiast bardzo chętnie bym się jakby zapoznał ze zmianą jakby tej retoryki w sposób taki, który byłaby zbyt jednoznaczne są to stwierdzenia. Należy dać upust pewnym wątpliwościom i zawrzeć zdanie, w którym się mieści szersze pany jakby spektrum, proszę Państwa, poglądu. Dziękuję bardzo. Pan radny Wróblec i kwestii formalnej. Proszę.
tylko w kwestii formalnej chciałem powiedzieć, że to, co pan radny Gregorowski był ostatnio przeczytał, to jest uzasadnienie do stanowiska, natomiast całe samo stanowisko jest troszeczkę wyżej, w cudzysłowie, i tam można sobie to stanowisko przeczytać. To nie jest uchwała, tylko stanowisko. Jest to uzasadnienie naszych grup. Radny Zieliński. Bardzo krótko, panie przewodniczący, wysoka rada. Grzegorz, przeczytaj całe zdanie. Już bądź konsekwentny, czytasz pół zdania i mówisz, że ci się to nie podoba. No to ja przeczytam całe zdanie. Naszym zdaniem związek komunalny jest potrzebny. Ciebie jest kropka. Ale myślę, że u większości z nas, prawda, wszystkich jest przecinek, ale do organizacji gospodarki odpadami zarządzania tworzącego się zagładu zagospodarowanych odpadów. To zdanie brzmi inaczej niż ty to interpretujesz. Proszę? Dlatego, że właśnie koszty funkcjonowania zakładu zagospodarowania, czy na koszty funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów składają się również opłaty, które uiszczają mieszkańcy. A nad tymi opłatami Rada Miasta powinna być podjęta. To jest jedna rzecz. A drugie zdanie. Posiadanie własnego zakładu zagospodarowania odpadów, a nie związku, jak to mówię. Powiedziałeś, że posiadanie związku zakładu zagospodarowania odpadów, własnego zakładu, pozwala na kontrolowanie jego kosztów funkcjonowania, bo jesteśmy członkami związku. I wreszcie trzecia sprawa. No tak, masz rację. Gminy, które są udziałowcami w związku, mają kontrolę, ale i my na swoim instalacjami. Adamka, ale nie my. Właśnie o to chodzi. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma ochotę zabrać głos? To może pozwolę. A, lewa rady ma jeszcze. Panie przewodniczący. Panie, panowie radni, szanowni goście. Nie zabierałem głosu w poprzednim punkcie. Zabiorę głos w tym punkcie, ponieważ przygotowałem tutaj dla państwa informacje odnośnie opłat, jak to się dzieje w innych miastach, takich jak Łuków, Radyń, Rygi, Garwoli, Biała Podlaska, Kraśnik, Puław. Jeżeli państwo pozwolą, to wykażę pewne sprawy. I tak. Łuków jest w związku, wywozi odpady przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Wygrało oczywiście przetarg. Odpady, opłaty za wywóz śmieci ustalają radni miasta. Jest to około, przypada na jednego mieszkańca, około tak jak u nas, około 280 litrów. Kilogramów przetarg. I tak, w Łukowie odpady niesegregowane. Jest to 17 zł od osoby. Odpady segregowane jest to 10 zł od osoby. Od jednej osoby lub trzech. No to znaczy od każdej osoby jest po 10 zł, też 30 zł. Następna czwarta osoba płaci 5 zł. Piąta osoba i więcej po 3 zł. I wyżej wymienione opłaty są od mieszkańców domków rodzinnych i mieszkańców bloków. Następnie, w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski również jest w związku, wywozi odpady przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, wygrało przetarg oczywiście, opłaty za wywóz śmieci ustalają radni miasta. Te opłaty to są odpady niesegregowane 14 zł od osoby, odpady segregowane 7 zł, wyżej wymienione opłaty są od mieszkańców domków jednorodzinnych i mieszkańców bloków. Tutaj może ta różnica opłat jest taka, że zakład zagospodarowania odpadami znajduje się w Adamkach. Różnica tutaj jest w tych odległości. To znaczy Łuków ma 26 km, Radzyń ma 5 km. Następnym miastem jest miasto Rygi. Wywozi odpady przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, wygrało również przetarg.
nie ma po prostu związku. Opłata za wywóz śmieci ustalają radni miasta. I te odpady niesegregowane to 12 zł od osoby, odpady segregowane 8 zł osoby, ale nie więcej niż 32. To znaczy, czy jeżeli w gospodarstwie domowym jest 4 osoby, to płacą po 8 zł, ale następny już, nie, na przykład 5, 6, 7 osoba w gospodarstwie domowym nie płaci już za te odpady nic. I wyżej wymienione opłaty są od mieszkańców domków jednorodzinnych oraz mieszkańców bloków. Następnym miastem jest miasto Gargoli. Odpady wywozi konsorcjum Ecolider. Odpady za wywóz śmieci ustalają radni miasta. Odpady niesegregowane 12 zł od osoby. Odpady segregowane 4,50 zł od osoby. Wyżej wymienione opłaty są od mieszkańców domków jednorodzinnych i mieszkańców bloków. Następnym miastem jest Biała Podlaska. Biała Podlaska nie jest w związku, bo tam nie ma związku. Odpady wywozi przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, wygrało przetarg. Odpady za wywóz śmieci ustalają radni miasta. I tutaj troszeczkę jest inna sytuacja, bo domki jednorodzinne, odpady niesegregowane 20 zł od osoby. Tak jak mi poinformowano, to jest tu taka bariera po prostu stworzona 20 zł, żeby zmusić mieszkańców do tego, żeby te odpady segregowali. A segregowane odpady to jest 8 zł od jednego do czterech mieszkańców. Piąta osoba w gospodarstwie domowym płaci 5 zł, szósta lub więcej osób 3 zł. Zabudowa wielorodzinna, czyli bloki, to jest 12 zł od osoby, są to odpady niesegregowane, nie ma odpadów segregowanych. Tak przyjęto po prostu w blokach, że są płacone tylko te odpady mieszane. W Kraśniku. Kraśnik nie jest w związku, prawdopodobnie nie ma tam związku, wywozi odpady przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, wygrało przetarg, odpady za wywóz śmieci ustalają radni miasta. Odpady niesegregowane i niesegregowane 15 zł jest to od mieszkańców domków jednorodzinnych, zarazem jak od mieszkańców bloków. I tutaj tylko jest różnica w segregowanych odpadach. Domki jednorodzinne płacą od osoby 10 zł, odpady segregowane w blokach 9 zł. Jest to złotówka tylko różnicy. Następnym miastem i ostatnim jest to miasto Puławy. Jest to konsorcjum, wywozi odpady przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Wygrało oczywiście przetarg. Opłaty ustalają radni miasta za wywóz śmieci. Odpady niesegregowane. Jest to 13 zł od osoby. Odpady segregowane jest to 9,50 od osoby. Wyżej wymienione opłaty są od mieszkańców domów jednorodzinnych i mieszkańców bloków. I tutaj do pana prezesa. Panie prezesie, czy nie można by było tak jak w innych tych miastach gminy Siedlec? To się znaczy, nie to podobnie jak w Bartów. Czy państwo inaczej myślą niż tam przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej? Może trzeba było stuknąć się troszeczkę w piersi i zobaczyć, po prostu pomyśleć nad tym, jak to zrobić, żeby te pieniążki, które po prostu mogłyby zostać w mieście, no niestety nie zostają, tylko są odprowadzane przez inne firmy zewnętrzne. Szanowni państwo, reasumując. We wszystkich przypadkach o opłatach za wywóz śmieci decydują radni miasta. Aby w Lubartowie radni podejmowali decyzję o opłatach, należy zmienić statut związku komunalnego gmin ziemi lubartowskiej. Zmian muszą dokonać członkowie zgromadzenia związku, wpisując do statutu zapis, że to radni miasta i gmin podejmują decyzję o opłatach za wywóz śmieci. Pozostałe kompetencje związku
mogą pozostać bez zmian. W większości przypadków podanych przeze mnie mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i mieszkańców bloku są traktowane jednakowo. U nas jest to inaczej troszeczkę. My jesteśmy różni. Słyszałem z opiniami ludzi, że ci w domkach to są lepsi, ale ci w blokowiskach są gorsi. Nie, nieprawda. My jesteśmy równi. W Lubartowie, w domkach jednorodzinnych mamy najwyższe opłaty za wywóz odpadów, a w zabudowie wielorodzinnej najniższe opłaty. I jeszcze, proszę Państwa, kiedy rozmawiałem z osobami, które zajmują się zagospodarowaniem odpadami w poszczególnych miastach, i mówiłem o tym, że mamy fundusze zewnętrzne, szwajcarskie, dofinansują do zabudowy zakładu zagospodarowania Lublin 10 milionów. To byli zaskoczeni i zdziwieni, że takie fundusze żeśmy pozyskali. I nie zgadzam się z takim. Nie zgadzam się z takimi wysokimi stawkami. Jak Państwu tutaj pokazałem, że te stawki u nas są najwyższe. W innych miastach mogą być zróżnicowane, ale są podobne. I na koniec jedno zdanie. Musimy naprawiać, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak. Ale nie burzyć. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Radny Ścisław jest dopuszczony do głosu. Prosiłbym nie dyskutować z miejsca. Proszę, niech Pan doda, ale prosiłbym, żeby jak macie ochotę porozmawiać, to żeby z sali wyjść, a nie rozmawiać tak na zasadzie, jak ktoś jest dopuszczony do głosu, to tak. Proszę bardzo. Przepraszam Panie Przewodniczący, nie rozmawiam. Chciałem jeszcze dodać, bo jak się orientowałem, patrzyłem na stronach internetowych, jakby ktoś tam chciał sobie zobaczyć, to są to przetargi 2013, są niedawne przetargi, tak nie, ja to rozmawiałem o tym, że te ceny nie są, nie będą w tej chwili podwyższane. Nie będą podwyższane w tej chwili. Ale ja mówię nie o wszystkich przetargach, Panie Burmistrzu. Są niektóre. Dziękujemy Panie Radny, Radny Ścisław. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja chciałem pochwalić przedmówcę, że wykonał taką dużą pracę i tutaj pokazał nam, że te stawki w porównywalnych miastach i nie bardzo odległych od nas jednak są zdecydowanie niższe i nie tak zróżnicowane. Także dzięki za to i myślę, że tutaj no czasami, żeby pokazać pewną tendencję, wybiera się w sposób określony miasta. Myślę, że tutaj nie zostały te miasta jakoś wybrane specjalnie, chociaż przypadkowo myślę i niedaleko w odległości Lubartowa te miasta, na północ i Puławy i Kraśni, tutaj w pewnym sensie można powiedzieć porównywalne miasta, chociaż wiem, że te opłaty w innych miastach są i wyższe, słyszałem, ale znam też sytuację z sąsiednich gmin na przykład, gdzie też te opłaty oscylują w granicach 8 zł, na przykład w gminie Niemcy. Także dzięki za tą wykonaną robotę i ja chcę powiedzieć tak, że kiedy rozpoczynaliśmy proces wdrażania nowej ustawy w 2013 roku, kiedy odbyły się konsultacje, kiedy podejmowaliśmy decyzję, to przypomnę, pierwsza decyzja była taka, że te stawki dotyczące stawek, te stawki były jednakowe i w domkach, i w budownictwie wielorodzinnym. I to naprawdę no, mieszkańcy przyjęli ze zrozumieniem, a w domkach na pewno z zadowoleniem, bo te stawki no, nie odbiegały od kwot, które były płacone wcześniej, jeszcze w poprzednim systemie. Mniej więcej były porównywalne. No, jednak ta marcowa uchwała i zróżnicowanie stawek diametralnie zmieniło sytuację, diametralnie. Bo mieszkańcy na przykład przychodzą do mnie i mówią, no co żeś ty zrobił, podwyższyłeś nam opłatę. A ja mówię, a jaki ja miałem wpływ na to? Jaki ja miałem wpływ?
mamy naszych przedstawicieli wybranych przez Radę, a decyzje były podejmowane w gremiach Związku Komunalnego. Czyli ja ten wpływ jakoś utraciłem i chciałbym go odzyskać. Chciałbym móc decydować o stawkach i powiedzieć mieszkańcom, ja głosowałem za taką stawką i za taką. Także reasumując, ja to stanowisko, które pozwala mi odzyskać wpływ na to, co w gospodarce śmieciowej się dzieje, poprę po prostu. Dziękuję. Dziękujemy. Radny Wojciech Osiecki. Państwo. Ja też chciałbym podziękować panu Majcherowi za tak obszerne przygotowanie zestawień cen w różnych miastach, tak nieodległych od nas, co tylko i wyłącznie pokazuje, że chyba jesteśmy najdroższym miastem z tych wymienionych, nie wiem czy nie w powiecie, albo i w województwie. Zakładają tu jeszcze, jak pan Tomasiak powiedział, że Lublin ma 12 zł od osoby przy 350 kg. Na mieszkańca my mamy tych, nie wiem, z tego co pamiętam, 280, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no troszeczkę się nie zgodzę z panem Majcherem, żeby to, że tak powiem, równać w blokach i w domkach, bo mówimy o nieburzeniu lub budowaniu, ale proszę państwa, stworzyliście taki system, bo ja się za to nie czuję odpowiedzialny, bo jeszcze wtedy radnym nie byłem, który w blokach ustalił takie stawki, a nie inne. I który dzisiaj nie daje powodów do podwyższenia mieszkańcom w blokach opłat z racji tego, że tam nikt nie wypowiedział z tego, co mi wiadomo, umowy. I teraz wielki szacunek dla radnych, którzy mają mieszkańców w swojej okolicy z bloku, którzy przejmą na siebie kompetencje ustalania opłat i podniosą mieszkańcom bloków te opłaty. Czemu oni są winni? Spójrzmy taki system, żeby obniżyć te ceny w domkach jednorodzinnych. Ale nie rujnujmy tego, co już jest i w jakiś tam sposób funkcjonuje. Gdzie ta matematyka tam się zgadza. Tu już, tak że tak powiem, jestem trochę rozżalony, że pan prezes nie udzielił mi odpowiedzi na temat tego popiołu, czy w gminie Lubartów też ten popiół takie wskaźniki zachowuje. I jeszcze jedno pytanie, żebyśmy rozważali, czy będąc blisko zakładu zagospodarowania odpadów, czy daleko do śmieci, jakie ceny, jakie koszty mają się tych śmieci przedstawiać, to przede wszystkim musielibyśmy poznać udział kosztów transportu, procentowy udział kosztów transportu w wywozie tych śmieci. A takich danych, no ja nie posiadam, a chciałbym wiedzieć, bo wtedy mógłbym wiedzieć, czy Adamki mają tanie odpady, bo mają blisko zakład zagospodarowania odpadów, czy Adamki na przykład, znaczy Radzyń, przepraszam, ale czy Radzyń da im na to, ma te tanie odpady, bo dopłacają z miasta, lub może mają jakieś inne rozwiązanie. Może pójdźmy przykładem gmin, które mają tanie odpady, może jedźmy do tych gmin, zapytajmy się, jak oni to robią. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie, że tak powiem, spotkanie chyba ustawić. Pan burmistrz może z jakąś delegacją z rady, żeby była, że tak powiem, różnostronna, pojechać do gminy tam, gdzie te odpady są tanie, nawet tam, gdzie może nie ma na dzień dzisiejszy zakładu zagospodarowania odpadów i zapytać się, słuchajcie, co wy robicie, że macie takie tanie odpady, a u nas to tak drogo wychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie udzielić głos. Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni mieszkańcy, radny Wojtko Osiecki, dziękuję za tę wypowiedź, za nią wyjdziesz. Natomiast dlaczego dziękuję? Bo ja nie chciałbym, może zacznę od tego. Będę miał kilka pytań na koniec w sprawach formalnych samego stanowiska do pana mecenasa, bo mam tutaj wątpliwości. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli pan mecenas by rozwiał te obawy, rekomendowałbym naszemu klubowi, bo poprosilibyśmy o przerwę, żeby to stanowisko poprzeć, jeżeli by zostały rozwiane te wątpliwości. I zamierzałem to zrobić, natomiast bardzo mnie niepokoi wypowiedź radnego Majchera, który pobrzmiewa niesamowicie niebezpieczny ton. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie
Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy domów jednorodzinnych płacili dużo, ale tym bardziej nie zależy mi na tym, że mieszkańcy bloków, przez to, że gmina za chwilę miasto Lubartów przejęło to stanowisko, to Platforma zacznie głosować za tym, żeby zlikwidować dwa sektory, które są w mieście i robić jeden przetarg dla całego miasta. Bo co to spowoduje? Bo to spowoduje to, co mówił dzisiaj nam pan dyrektor i te dane, które on pokazuje, że mimo wszystko mniej śmieci jest w śmietnikach budynków wielorodzinnych, a więcej jest w domkach jednorodzinnych, spowoduje to, że będziemy dokonywali pewnego spłaszczenia. Ja mam nadzieję, że radny Wróblewski zaprzeczy tym moim, rozwieje moje wątpliwości, ale to za chwilę. I pamiętajmy o jednej rzeczy, bo też się o tym nie mówi, bo ja z uzasadnieniem też się nie zgadzam. Jeżeli usłyszę, że to uzasadnienie nie jest częścią tego stanowiska, jeżeli usłyszę, że będziemy głosowali nad tym samym zdaniem pierwszym i ono jest możliwe, żebyśmy takie stanowisko przyjęli, bo jest zgodne z przepisami, to zrobię posiedzenie klubu i przedyskutujemy, jak będziemy w tej sprawie głosować. Natomiast, proszę Państwa, pamiętajmy, że my dzisiaj nie jesteśmy informowani o jednej ważnej rzeczy. Bo jeżeli ja słyszę, że my jako będziemy mieli za chwilę zakład zagospodarowania odpadów i będziemy mieli nad nim pełną kontrolę i będziemy mogli ustalić wszystko, bo będzie to własnością związku komunalnego, to prosiłbym, żebyście mieli też świadomość i żebyście przypomnieli sobie, co było mówione na naszej komisji budżetowej, że są plany przekształcenia tego w spółkę, w podmiot niezależny, w podmiot, który będzie własnością związku, ale będzie przekształcony, tak jak przekształciliśmy w 2011 czy 2012 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów, Związek Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstwo, czy w 2008 roku nawet. I takie plany są. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest następująca. Mamy dwa sektory. W tych sektorach są pewne koszty. Jest pewna ilość śmieci. Wróci ten temat do miasta, jak mam nadzieję, jeżeli to stanowisko będzie przyjęte, ale jeżeli wróci do miasta, to my musimy się zastanowić, jak każdemu z tych sektorów pomóc, a nie jak zaszkodzić jednemu z dwóch. Jeżeli tak ma być to realizowane, to to rozumiem. Kolejna rzecz. Jeżeli mam rozwiać pewne wątpliwości, a nie chciałem rozwiewać, tylko po tej wypowiedzi radnego Majchera muszę po prostu to powiedzieć, no to pamiętajmy o jednej rzeczy. Nawet jeżeli inaczej może. W tych 6 zł, które do tej pory płacili mieszkańcy domków jednorodzinnych, to ci mieszkańcy tych domków jednorodzinnych mieli między innymi zrobione pewne rzeczy. Za tych mieszkańców windykacje należności, a to są koszty. Za tych mieszkańców pobór deklaracji, a to są koszty. Za tych mieszkańców powinna być robiona weryfikacja, której nie ma. To są też koszty. A co jest w przypadku bloków? A w przypadku bloków mamy taką oto sytuację. Oto, o co tak naprawdę toczyły się te wszystkie spory i co staraliśmy się przez te wszystkie lata powiedzieć. W blokach mamy taką oto sytuację. Jest 6 zł, mamy zapłacić. Ale czy związek... Ile związek bierze deklaracji? 9,5 tysiąca, przepraszam, 3200 deklaracji, tyle ile jest mieszkań? No nie, bierze jedną deklarację za całą spółdzielnię mieszkaniową, za wszystkich mieszkańców. Druga rzecz, czy mieszkańcy domków jednorodzinnych łożą i płacą dodatkowo na przykład do tych 12 czy do tych 6 zł płacili do tej pory za tych, którzy w ogóle nie zapłacili za śmieci? No nie. A co w przypadku sektora tego, gdzie jest budownictwo wielorodzinne, bo to są i wspólnoty, i spółdzielnie. I również bloki z pańskiego okręgu wyborczego, przypominam. A mianowicie tam się działa sytuacja następująca, że jest... Zgadzam się, nie płacą czynszu, to mi podpowiada. Ja wiem, że nie płacą, ale w domkach jednorodzinnych też nie wszyscy zapłacili za śmieci. Czy ta ilość niezapłaconych śmieci w przypadku sektora 6 podzielono przez wszystkich mieszkańców domków jednorodzinnych i oni to dopłacili? No nie. A co zrobiono w przypadku spółdzielni mieszkaniowej? 14% nie płaci. Spółdzielnia musi pokryć całą kwotę, a windykować należności sama. Do czego zmierzam?
To nie jest tak, że to jest 6 zł, panie radny. To nie jest tak, że to jest 6 zł, bo musi pan sobie doliczyć 84 zł za każdego dłużnika, które pan dopłaci. Ponad złotówkę do kosztów windykacji. Musi pan doliczyć 72 grosze dodatkowo jeszcze kosztów, które musi pan ponosić wewnątrz jednostki, żeby dodatkowe osoby wykonywały pewne czynności. To są wszystko koszty. To nie jest tak, że można w domku do rady wzięć i mówić, cholera, mi podnieśli na 12, a w spółdzielni mają 6. Ja jestem wściekły na nich, bo oni, czy w spółdzielni, czy w blokach, bo oni po prostu żerują na mnie, na biednym mieszkańcu domka jednorodzinnego. Nie. Nie. Tu trzeba wypracować system, który da wsparcie jednym i drugim. Ale jeżeli pan to wymiesza, jeżeli pan zrobi jeden duży sektor, to pan to spowoduje, że po prostu ci, którzy mają niższe koszty wywozu odpadów, będą płacili inaczej. Dlaczego niższe koszty? Bo to też musimy zrozumieć. To trzeba też powiedzieć uczciwie, bo nie ma co mamić czymkolwiek innym. W przypadku tego sektora, gdzie jest budownictwo wielorodzinne, tam mamy około 25, może 30 śmietników. W przypadku domków jednorodzinnych mamy tych śmietników 3,5 tysiąca domostw. Tyle jest tych. Ta ciężarówka w przypadku budynków wielorodzinnych rozpędza się i hamuje 30 razy. W przypadku domków jednorodzinnych rozpędza się i hamuje 3,5 tysiąca razy w zależności od tego, ile odpadów odbiera tych segregowanych popiołów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kolejna rzecz, zwróćcie uwagę na to, co mówił pan dyrektor nie na dzisiejszej sesji, ale mówił o tych danych, że w przypadku budynków wielorodzinnych, w śmietnikach, oni wskazywali w tabelach, że jest popiół. Jakim cudem popiół w budownictwie wielorodzinnym, gdzie nie ma ani jednego pieca kaplowego? No jakim cudem? Widzimy wszyscy i to musimy zauważyć, że śmieć nie ma kontroli nad tym systemem. Nie ma odpowiedniego nadzoru. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy sprawdzili, co jest w tych domach. Ja zadałem, zresztą dzisiaj też można zadać to pytanie, w ilu domach było sprawdzenie, czy deklaracje zostały złożone w taki sposób, jak zostało to przedstawione. Dużo ludzi, 500 osób powiedziało, że nigdzie u tych 500 osób, więc śmiem, że nie zostało to zrobione. Natomiast cieszy mnie bardzo to stanowisko dzisiaj. Ja mam nadzieję, że wytłumaczyłem, o co chodzi z tym sektorem domków wielorodzinnych i budownictwa jednorodzinnego, bo to nie można tak wrzucać do jednego kosza. Natomiast cieszy mnie to stanowisko. Natomiast teraz mam właśnie te pytania do pana mecenasa również. Chociaż może zanim do pana mecenasa, to jeszcze jedna rzecz. Ja też nie zgadzam się z tym uzasadnieniem, bo jeżeli w tym uzasadnieniu czytam właśnie o tej pełnej kontroli i o tym, czego nie udało, zostawiłem to do tego punktu, bo chciałem też panu wszystkim uzmysłowić. Mówi się o manipulacji, mówi się o różnego rodzaju rzeczach. Zwróćcie państwo uwagę na oficjalny dokument, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa Związku Komunalnego w Gminie Minowatowskiej. I mamy w tej wieloletniej prognozie, przepraszam, rozmawiam o stanowisku, rozmawiam o uzasadnieniu i rozmawiam o wskazaniu, że cedując na związek mamy pewne możliwości kontrolu, nadzoru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.